Cześć! Witam na kolejnym filmiku. Dzisiaj opowiem Wam o niespodziance, jaka nas spotkała zaraz w pierwszych dniach od wpuszczenia Danio. W sumie 3-4 dni od momentu, kiedy je wpuściliśmy, Danio rozpoczęły okres tarła. Z jednej strony bardzo nas to zaskoczyło, no bo oczywiście nie byliśmy na to nastawieni, ani w ogóle nie jesteśmy nastawieni, nie mamy żadnego akwarium rozrodczego, nie mamy jeszcze żadnych roślin, w sumie, żeby gdzieś te rybki się schowały i żeby to w ogóle miało szansę przetrwania. No ale trudno. Z drugiej strony nas to ucieszyło, bo to znaczy, że warunki, jakie panują w naszym akwarium, są sprzyjające. I to jest dla nas bardzo dobra wiadomość. Tak, dla niewtajemniczonych przytoczę Wam dokładną definicję, bo sama zaczęłam jakby zgłębiać szczegóły, co to jest w ogóle to tarło, jak to tam w szczególności, jak to w szczegółach wyglądało, jakich rybek i tak dalej. Więc jest to, jak wiadomo, okres godowy u ryb jajorodnych, w czasie którego samica składa ikrę, a samiec uwalnia plemniki celem zapłodnienia jaj. Nazwa tarło pochodzi od specyficznego zachowania się ryb w tym okresie. Ryby stają się niespokojne, ocierają się bokiem o dno, samce ocierają się bokiem o samicę, polewając mleczem składaną ikrę. I jeszcze z Wikipedii, ryby w tym okresie nazywa się tarlakami, a miejsce, gdzie tarło się odbywa, tarliskiem. Na naszych filmikach zobaczycie, jak Danio szaleją i jakby szukają sobie właśnie takiego dobrego miejsca do tego tarła. Niestety zauważyliśmy, że jest taka jedna samica głupika i ona no, zjada tą ikrę. I co, no już nie jesteśmy w stanie póki co nic na to poradzić. Natomiast na filmiku też zobaczycie już, że Danio znalazły sobie tam takie krzaki, taki krzaczek, roślinkę, w której tam składają tą ikrę i no jest jakaś minimalna szansa, że to tam coś z tego może przeżyć, ale no zobaczymy, jak to będzie. Z tego, co znaleźliśmy na forach, to u Danio jest tak, że po 3-4 dniach larwy opuszczają osłonki jajowe, a po dalszych 2-3 dniach rybki zaczynają pływać, no i wtedy oczywiście trzeba je zacząć odpowiednio karmić i tak dalej. No ja jakoś słabo widzę szansę na to, że faktycznie z tego tarła będą jakieś rybki, póki nie są one jakoś odłowione, odseparowane, chociażby od tej samicy głupika, która żeruje na tym i tam podjada. No ale zobaczymy, jutro też chcemy kupić jakieś roślinki pływające, żeby te larwy mogły się pochować, no i zobaczymy, czy to coś da, czy nie da. Póki co zostawiam Was z długim filmikiem, żebyście zobaczyli, jak Danio szaleją i jak to tarło w rzeczywistości wygląda. Do usłyszenia.